Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest sobie kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest sobie kraj. To podcast, w którym rozmawiamy trochę o Polsce, a trochę o ideach, a przede wszystkim patrzymy na nasze myślenie, na naszą wspólnotę z perspektywy idei. Dzisiaj moim gościem jest profesor Jan Hartmann, etyk. Chyba tak powinnam ja nie powiedzieć. Przede wszystkim etyk. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim filozof jednak. Etyk to i filozof. Dzisiaj myślę, ja powiem tak, dzisiaj machając Twoją książką, Twoją zresztą wspaniałą książką, która mnie bardzo mocno zainspirowała i którą będę polecać, już poleciłam moim studentom, Etyka dnia codziennego. Dlatego mówię etyk. Książka jest niezwykła i trochę nasza rozmowa będzie się kręciła wokół tego dzisiaj, o czym tam opowiadałeś. My mamy dość podobny, różny, ale podobny background, czyli mamy filozofię, mamy etykę w swoich życiorysach, ale równocześnie, uśmiechnę się tutaj, mamy bardzo dużo publicystyki, bo przecież ty jesteś stałym felietonistą i stałym blogerem polityki, prawda? No, ale ja również wielokrotnie pisałem do Liberté, a nawet byłem w rodzinach Liberté, bo Liberté się wywodzi z takiej inicjatywy politycznej Forum Liberalne. Partia nie wypaliła, ale zostało po niej czasopismo i ja przynajmniej z 10 razy tam bywałem. Czuję się jak w domu. To ja się bardzo cieszę, że czujesz się jak w domu i już teraz o warunkach porozmawiamy, wystosowuję do Ciebie zaproszenie do pisania. No, bardzo dziękuję. Ja trochę za dużo piszę i jak kiedyś zwróciła mi uwagę bliska osoba, nie ma dobrego wpływu na jakość mojej produkcji. No ale jeśli nie zszedłem poniżej pewnej kreski, mówię za dużo. Myślę, że o tej kresce to w tym przypadku jednak decyduję trochę ja. Ja nie. Ja pamiętam moje bardzo wczesne wykłady z etyki, które były wykładami troszeczkę, powiedziałabym, przewrotnymi, bo zaczynały się od Wittgensteina. I dla mnie bardzo ważne było to zdanie z traktatu, ważne pewnie dla bardzo wielu osób. Cokolwiek da się powiedzieć prosto, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Ty w tej książce tak naprawdę mówisz bardzo prosto, bardzo zrozumiale, ale jednocześnie miejmy kartezjusza z tyłu głowy w sposób jasny i wyraźny. Jest to dla mnie niezwykłe. Mówisz często o sprawach, które my traktujemy na co dzień jako trudne. Mówisz, piszesz o etyce, o moralności, o znaczeniu etyki w naszym codzienności, w tym, co tu i teraz. Zarówno w tym, co indywidualne, ale również w tym, co wspólnotowe. Tak naprawdę chcę zacząć bardzo, bardzo prosto. Skąd w tobie jest takie poczucie, że dzisiaj właśnie tak trzeba i że dzisiaj o tym trzeba? Etyka ma dosyć marną opinię dzisiaj, marną prasę, dlatego że kwestie normatywne tego, jak należy żyć i postępować, zostały w dziwny sposób jakoś przewłaszczone z etyki na psychologię. Mm-hmm. Etyka bardzo długo się tam trochę tak karmiła, żywiła przy kaznodziejstwie takim, przy religii. A teraz no, religia osłabła, więc na Zachodzie się teraz jakoś ukryła, a właściwie dała zdominować przez psychologię, bo to psycholodzy są tacy wyrozumiali, mówią nam jak żyć, żeby siebie nie krzywdzić i innych. I ogólnie dobre samopoczucie i dobre relacje stały się takim meta-imperatywem, przy którym inne powinności, ważniejsze często niż dbanie o siebie, jakoś tam bledną i
stają się podporządkowane. I to jest bardzo duża, no taka jakaś porażka etyków. Ale to trochę na ich własne życzenie, dlatego że etycy się zastanawiają od stuleci, czy jest coś takiego jak czysta powinność, która się nie musi tłumaczyć prawem, obyczajem, ewolucją, psychologią czy socjologią. Czy też nie ma takiej absolutnej powinności, absolutnych obowiązków moralnych, czy absolutnych moralnych wartości moralnych. Jako, że się sami spierają, no to tym samym publiczność szersza chętnie widzi w tym pretekst, żeby się nie przejmować taką ideą, że są jakieś ostateczne, źródłowe i pierwotne, ekonomiczne, moralne nakazy, zobowiązania, no i chętnie ulegają takiemu myśleniu w gruncie rzeczy antyetycznemu. Że mianowicie to, co powinniśmy robić, to powinniśmy robić ze względu na to, żeby się dobrze czuć, albo ze względu na to, żeby zachować jakiś ład, albo ze względu na to, że sami byśmy chcieli być podobnie traktowani, albo ze względu na to, że takie są, powiedzmy, wymogi psychologiczne człowieka jako rodzaju stworzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc etyk jest taki trochę osamotniony i nikt go prawie nie rozumie. Ja napisałem rzeczywiście dwie książki, bo ta książka jest poniekąd następczynią wcześniejszej, która się nazywa Etyka z wykrzyknikiem poradnym dla grzeszników. To są dwie książki, których próbuję zalecać publiczności kompetencje etyka, który może nie tyle już jest w stanie ludzi przekonać, że o tym, jak powinni postępować, można się jakoś dowiedzieć w jakiejś sferze idealnej, tak jak o wynikach operacji arytmetycznych. Ale że jest coś takiego, taka kompetencja analityczna, rozważania kwestii moralnych no, za pomocą takich narzędzi logicznych i pojęciowych, które no, wszyscy jakoś tam może się z nimi zetknęli, ale nie bardzo umieją je stosować. Krótko mówiąc, wszyscy trochę tam etycyzują, czyli sobie próbują zasadnić bądź omówić, przeanalizować takie czy inne ludzkie postępy. Swojej cudze, jakoś tam wchodzą w buty takiego właśnie analityka, a zwłaszcza podejmują się ocen, używają do tego jakichś elementów argumentacji znanej z historii etyki, historii filozofii, ale robią to bardzo źle, po prostu. Bo bardzo nieprofesjonalnie, nieumiejętnie, powierzchownie, płytko i wynik jest tego mizerny. Osądy niby to oparte na racjonalnych rozeznaniach wcale nie są takie znowu racjonalne, są dość przypadkowe, bo ludzie tych narzędzi nie umieją stosować. Ja jako etyk przychodzę i mówię, ja was nauczę, jak się takie narzędzia stosuje, w jaki sposób można jednak dojść do pewnej odpowiedzialnej, przemyślanej oceny moralnej, decyzji. No, krótko mówiąc, pokazuje, że takie rozważania moralne, abstrakcyjne, a zwłaszcza takie bardziej odniesione do konkretnej sytuacji, mogą być nieporównanie bardziej wiarygodne, sprawne i wolne od grubych błędów, niż to ma miejsce w zwykłym, codziennym życiu ludzi, którzy generalnie nie są świadomi, że ich wysiłki intelektualne w różnych dziedzinach, ale w tym również w formułowaniu ocen moralnych, czy podejmowaniu decyzji, są po prostu najzwyczajniej miernej jakości. To tak jak filozof. No, przychodzi trochę mądrzejszy od innych, przychodzi do innych, którzy skrajnie nie życzą sobie, żeby ktoś był w stosunku do nich mentorem i uważą się za nich za mądrzejszego, no i właśnie wykonuje tą mission impossible. Ja jestem jednak trochę mądrzejszy, proszę mnie posłuchać spokojnie, teraz czegoś mogę nauczyć. Ja taką misję mądrzejszego w świecie, w którym nie ma prawa być mądrzejszy, jest to chyba największy grzech, gorszy od faszyzmu. Od faszyzmu, Janie drogi, gorsza jest tylko nadgorliwość, to wiemy. A jednak w twojej książce i myślę też, sądzę, że w twoim myśleniu takiej nadgorliwości nie ma.
Kiedy ty mówiłeś o kaznodziejstwie etycznym, gdzieś pewnie wrócimy do kaznodziejstwa etyczno-politycznego, inna kategoria, zostawimy ją sobie na koniec. A padło takie sformułowanie, jak mówisz o, z jednej strony o jakości tych sądów, o jakości naszych sądów etycznych, o jakości naszego rozumienia narzędzi, o bardzo niskiej jakości rozumienia narzędzi, jakie mamy. I w tym wszystkim gdzieś mi się pojawia ten problem ocenności, tego, w jaki sposób my potrafimy z jednej strony oceniać siebie, z drugiej strony myśleć o sobie, a z drugiej strony myśleć o innych. Bo ta ocenność, okej, można powiedzieć, że psychologia zawsze nas w jakiś sposób, mówiłeś, wspominałeś tą psychologię, no tak, psychologia nam zawsze będzie mówiła, że trzeba zrozumieć człowieka, a etyką się zarzuca, dobra, ale wy od razu nas oceniacie. Tymczasem w etyce tak naprawdę chyba takiej, może powiem tak, o etyce, ale już nie o cnotach, czyli nie o tych, jak chcę grecko, z grecka rozumiane arete czy łaciński virtus, ugruntowanych, stałych dyspozycjach etycznych człowieka. Mówimy o byciu mądrym, o byciu prawym, jak mówisz w książce o byciu prawdomównym, ale też o poczuciu godności, jakie stąd wynika. Nam tego mówienia o sobie chyba ciągle w jakiś sposób brakuje i zastanawiam się, na ile nam to mówienie o sobie jako o jednostkach etycznych, ale też o wspólnotach etycznych, fałszuje w tym momencie polityka. Ja wiem, czy polityka. Polityka jest jedną z dziedzin życia. No, tylko, że ludzie, którzy uczestniczą w polityce, są bardziej widoczni. Cnoty i niecnoty są może bardziej przedmiotem uwagi opinii publicznej. Często wobec polityków albo zbyt krytycznej, albo właśnie takiej bałwochwalczej. Zależy, po czyjej jest się stronie. Natomiast rzeczywiście no, my bardzo nie chcemy być oceniani i nie lubimy, jak ktoś nas ocenia, bo za tym idą pewne konsekwencje. Trzeba się zawstydzić, trzeba naprawić swoje winy, zadośćuczynić. No, wobec tego marzy nam się takie społeczeństwo oparte na amoralnej wyrozumiałości. Amoralnej w tym sensie, że zawieramy niemoralny kontrakt, że nie będziemy się wzajemnie oceniać, czyli w pewnym sensie damy sobie blankietowo pozwolenie prawie na wszystko. Wejdź, przepraszam, przerwę ci. Wstyd wcale nie jest taką złą kategorią. Wstyd jest czymś, co nam weryfikuje naszą postawę. Nie wstydzić. Wolą, żeby mieć możliwość dosyć dowolnego postępowania, nieskrępowanego i być wolnymi od ocen moralnych, a ewentualnie również od krytyki i potępienia. No i szukają takich możliwości, żeby nawzajem się ze swoim otoczeniem umówić, że nie będą wzajemnie się oceniać, a więc i krytykować i wszyscy będzie przyjemni. No, taki kontrakt jest oczywiście niemoralny, ale stoi za nim pewna propozycja psychologiczna i pewien argument, no wtedy będzie miło. Nie będziemy przekraczać pewnych bardzo szerokich granic i przyjmiemy, że to jest wydawanie ocen moralnych z tabu. Pod dowolnym pretekstem, że one na przykład są trudne, że nikt nie zna dokładnie sytuacji. No jakikolwiek pretekst, ale ważne jest, że się nie oceniamy. Tworzymy taką wspólnotę nieoceniających, a to nieocenianie podajemy za cnotę, bo oznacza ono mianowicie wyrozumiałość, empatię i życzliwość. No więc trochę tak jest, że w współczesnym mieszkańskim społeczeństwie czasem takie kontrakty wykluczające wzajemne ocenianie się po to, żeby było milej, takie kontrakty są zawierane i oczywiście no, z fatalnymi tego skutkami, bo ludzie nieoceniani pozwalają sobie na więcej. I etyka no, ma takie zadanie, żeby ludziom wyjaśnić, że się nie da bez ocen moralnych, że nie ma żadnego życia moralnego. Muszą oceniać, często, że są inteligentni, to się też muszą oceniać. Sami ponoszą odpowiedzialność za swe czyny, więc muszą i siebie, i innych rozliczać, mówiąc potocznie, czyli właśnie oceniać, a za moralne zło, które się czyni, trzeba ponosić moralne konsekwencje, czyli się właśnie najpierw wstydzić,
potem jest się z tego tytułu pohańbionym. To wszystko trzeba ludziom tłumaczyć, bo ludzie bardzo chcieliby żyć w społeczeństwie, w którym moralność znika, a w to miejsce są takie łagodne, przyjazne obyczaje plus przepis prawa, a to wszystko jest podlane zamożnością, która pozwala bardzo łatwo unikać konfliktów, jak wszyscy mają. Nie masz wrażenia, że tak naprawdę konsekwencją tego wszystkiego jest taka, jest jakiś rodzaj nijakości? No nihilizm po prostu. Nihilizm, ani właśnie ja specjalnie nie chcę powiedzieć nihilizm, nijakość. No to jest właśnie taka nijakość nihilistyczna, jak jesteśmy wszyscy dostatecznie zamożni, a jeszcze jesteśmy ogólnie mało agresywni i przestrzegamy dosyć zresztą luźnych norm obyczajowych, to możemy wieść życie całkowicie amoralne w takiej wspólnocie narcystycznej, która z a priori wszystko wszystkim wybacza. Natomiast wystarczy, że coś się pogarsza w tych warunkach życia, bo dochodzi do jakichś poważniejszych konfliktów i nagle się okazuje, że cały ten kontrakt amoralny, właśnie nihilistyczny, no bierze w łeb, bo po prostu ludzie się zaczynają krzywdzić albo drastycznie nie wykonywać swoich obowiązków, nie realizować swoich powinności, swoich zobowiązań, swoich obietnic, starać się nie pomagać tam, gdzie jest konieczne, albo w ogóle na różne sposoby krzywdzić. Bo ta mieszczańska równowaga amoralna, ona jest, no, trzyma się na pieniądzach tak ogólnie. Mm-hmm. Mamy komfort, jest przyjemnie, chodzimy do pracy, mamy wygodne mieszkanie i każdy ma kilkoro przyjaciół i tak życie się toczy w takiej bezpiecznej codzienności. Można być jednostką amoralną, całkowicie egoistyczną, skupioną na sobie i pewną, że nikt nie ma prawa jej oceniać, bo ta jednostka nic takiego strasznego nie robi. Ja żyję w takim codziennym, małym złu, które wynika z ogólnego egoizmu, no ale ten amoralizm, który wyrzuca moralność z drzwiami, no ma krótkie nogi, ona wraca oknem wtedy, kiedy się zaczyna coś złego dziać. I zachoruje, albo ja zachoruję, albo są jakieś prace, ktoś kogoś zdradzi. No bardzo łatwo się może pojawić sytuacja, że ten mdły, taki właśnie łagodny nihilizm drobnomieszczański bierze w łeb i wtedy się okazuje, że taka osoba bez kośćca moralnego, bez pojęć moralnych jest no po prostu zwykłym pospolitym łajdakiem, nic nie warto. Jest jeszcze drugie pole, na którym znikanie moralności na rzecz jakiejś takiej ogólnej obyczajności i psychologii, empatii, wyrozumiałości, współczucia przynosi bardzo zatrute owoce. To jest życie w związkach, no bo ludzie się łączą, bo ich to czy tamto łączy. Jakieś zainteresowania, styl życia, jakiś tam pociąg erotyczny. To czy tamto ich łączy, im się jakoś tak opłaca zakładać takie spółki. No i tworzą związki, tworzą rodziny. No ale jeżeli się okazuje po pewnym czasie, że jedno i drugie w takim związku nie zasługuje na szacunek i miłość, bo są to osoby pospolite, amoralne. Lub niezainteresowane, wzajemnie niezainteresowane. Ale pozbawione cnót, które budzą szacunek i miłość, no to po prostu to wszystko się rozpada. No ile można być zakochany, prawda, ale nie można kochać trwale kogoś. No, wie, że to jest osoba pozbawiona cnót. Może być jakieś drobne zalety, ale takich substancji moralnych w niej nie ma, nie można na nią wiesz, teraz moglibyśmy pogalopować na tym koniku, że często zanim się zorientujemy, że to zakochanie minęło, no to już tkwimy tak mocno, że robią się zobowiązania o charakterze społecznym, ale na tym koniku nie chcę dzisiaj galopować. Nie można narobić dzieci. No, chyba o tym mówisz. No, można narobić dzieci, tak. I wtedy jak dwie osoby, które wiedzą o sobie, nawet jeśli nie umieją tego wyartykułować, że są po prostu pozbawione tych cnót, przez które się kogoś są po prostu moralnie miałkie, pospolite i no, niegodne jakiejś szczególnej afirmacji.
No to jest jedno nieszczęście, no to się tylko zostaje tylko wspólnota konsumpcji, takie gospodarstwo domowe, w którym od przyjemności do przyjemności, od sprawy do sprawy, od problemu do problemu się przeskakuje i czas leci i trwa. Ale nie ma tam żadnych od sam... dnia do dnia. Od dnia do dnia, no naprawdę kochać można tylko osobę cnotliwą, no nie ma na to żadnej rady. No, to w ludziach kochamy po prostu, że są szlachetni, mają dobre serca, czynią swoje powinności, są rzetelni, autentyczni, prawdziwi, poważni, wiarygodni i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie cnoty sprawiają. A także inni, że czasami że oni się rozbijają o mur tych powinności i tak naprawdę, że ten mur powinności, mur obowiązków, mur kontraktów, które my wokół siebie wybudowujemy, sprawia, że my jesteśmy nieszczęśliwi, a równocześnie tak naprawdę nawet nie patrzymy, jak nieszczęśliwi są ci ludzie wokół nas. Na moment, ale zaraz wrócę do niejakości. Jak ludzie są miałcy, mierni i nieświadomi swoich i obowiązków moralnych, i ideałów moralnych, którzy powinni się oddać, nie chcą, nie starają się być lepszymi ludźmi, szlachetnymi ludźmi, no to jeżeli ludzie tacy są, no to się po prostu nie szanują samych siebie, nie szanują innych, nie szanują i tworzą takie mierne, marne wspólnoty, marnego, miernego życia, w którym właściwie liczą się podrobne przyjemności, bo niczego innego wartościowego ludzie nie znają. To względnie szczęśliwie przeżyć takie mierne życie. No ale moralność jest za darmo. To jest właśnie niezwykłe. Ja to próbuję w swoich książkach tłumaczyć. To nic nie kosztuje. Żeby się wystrzelić na znacznie wyższy poziom moralny, wystarczy chcieć. Trochę, to łatwiej niż schudnąć, na pewno. Wiem, co mówię. Szczególnie po pandemii. No, łatwiej niż rzucić palenie czy picie. Korzyść jest niezmierna, no bo w ogóle to szacunek, który się ma dla tego, że jest się szlachetnym człowiekiem, jest 1000 razy większy niż ten, który się uzyskuje z powodu majątku, urody. No tylko ludzie już o tym nie wiedzą i trzeba im o tym powiedzieć. Ja wierzę, że już nie jednemu powiedziałem i że się, że tak powiem, spróbował. Więc to jest fantastyczne w życiu moralnym, że to jest takie otwarte i inkluzywne. No gorzej jest z intelektem, no bo zmądrzeć na zmądrzenie to najpierw trzeba mieć wrodzone predyspozycje, inteligencję, a potem bardzo długo ćwiczyć, więc nie jest łatwo być mądrym. I mówisz, że tu jednak łatwiej schudnąć. Zdecydowanie łatwiej schudnąć w dziedzinie moralnej. I to jest zadziwiające. Każdy, kto dużo grzeszył, a potem przestał, to wie, jaki to jest efekt. Łatwy, szybki i spektakularny. Więc nawet z egoistycznych względów warto wejść na tę drogę, a po drodze się robi jakoś tak, że się o sobie w pewnym momencie trochę zapomina. Bo i właśnie tak, o tym zapominaniu o sobie. Ja. No właśnie. No. Ja chciałabym o tym zapominaniu o sobie, wiesz? Mhm. Cały czas mam gdzieś w tyle głowy to, że chcę wrócić do niejakości, ale najpierw, skoro to tak przywołałeś, bo przywołałeś też pojęcie szlachetności. Tylko ja się zastanawiam, czy my w tej szlachetności czasami nie błądzimy, czy zbyt mocno nie wiążemy szlachetności z pojęciem obowiązku, właśnie wypełnianiem obowiązków, a zapominamy o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i trudne słowo i zapominamy o prawdzie o nas samych, boimy się stanąć w prawdzie wobec samych siebie i wydaje nam się, że jakby nie dochodząc do tej prawdy, jesteśmy tacy cholernie szlachetni. Wiesz, to jest tak, to jak ktoś tak zawarta się dokładnie w lustrze obejrzy fizycznie i psychicznie, to tam nigdy nie jest specjalnie zadowolony. No to prawda. I też to nie da się tak zrobić. To byłoby niezdrowe, gdyby doszedł do samozachwytu. Nie, samozachwyt to tylko Dorian Gray. Ale zawsze jest, no właśnie. Więc każdy też jest trochę narcystyczny, bo to jest takie samoobronne, ale
robienie to, co do nas należy, czyli wykonywanie obowiązków, jest najprostszą drogą do tego, żeby trochę unieszkodliwić własne wady, poddać się jakimś ryzom kontroli. Wtedy to już przestaje być aż takie istotne, jakie tam mamy wady, usterki, deficyty, ograniczenia, no bo jeżeli z tego wszystkiego wychodzi solidne działanie, takie na podstawowym poziomie, czyli wykonywanie obowiązków i przyzwoitość po prostu, to już jest dobrze, to już wystarczająco dużo, żeby butami nie wchodzić w nas. Tak? Możemy liczyć na to, że nie będą nam wytykać naszych wad wtedy, kiedy no, będziemy się przyzwoicie zachowywać, to już jest, to jest pierwsza korzyść. No, ja się dobrze zachowuję, wypełniam swoje moralne obowiązki, może nie robię nic więcej, ale jestem człowiekiem opłacalnym, przyzwoitym, a w zamian za to inni nie mają chęci i śmiałości, żeby rozdrapywać moje wady. A potem jest tak, że człowiek w pewnym momencie, tak mi się wydaje, no, jeżeli tak już rutynowo praktykuje to dobre działanie cnoty, to powoli przestaje tak, wyzwala się z takiej obsesji natręctwa myślenia wyłącznie o sobie i swojej korzyści. Wierzę, że przychodzi taki moment, że człowiek działa nie egocentrycznie, to znaczy nie w taki sposób, że wszystko odnosi do siebie i kalkuluje, na ile mu się to opłaci zawodowo, jakoś tam społecznie, wreszcie psychicznie, czyli ile tam będzie miał przyjemności, prestiżu z takiego czy innego działania, po prostu zapomina. I to zapomnienie o sobie, rutynie takiego działania, które jest już dobrze przetestowane, jako właśnie najlepszy wybór, taki, który zbliża nas do możliwie najlepszych skutków, że takie, taki stan, w którym no, motywacja działania jest słabo widoczna, bo ono jest tak naprawdę wyślizgane, wytrenowane, czy taki stan, który nazywał Arystoteles właśnie, jest łatwo osiągalny. Człowiek jakby z tego narcyzmu, przez praktykowanie, pewną dyscyplinę, praktykowanie dobrego działania, dosyć łatwo wyzwala się z narcyzmu, z lęku, a więc tych takich napędów dużej mocy destrukcyjnej, z agresji. Zresztą lęk, agresja, narcyzm, to jest to wszystko jest ze sobą powiązane i cała ta psychologia jakoś jest jakoś spacyfikowana, unieszkodliwiona, on po prostu już tak działa machinalnie, tak, żeby było dobrze. Ja chyba proponuję w tej książce na końcu tak ćwiczenie moralne, żeby zacząć od tego, co najprostsze. Twierdzę, że na Zachodzie ludzie to odkryli dosyć masowo. To jest uprzejmość. To jest taka najłatwiejsza chyba. To jest takie samoobronne, uprzejmość mi gwarantuje. Uprzejmość, że czasami można powiedzieć grzeczność też. No, grzeczność, uprzejmość, jak ja będę uprzejmy, to prędzej załatwię swoją sprawę, rozwiążę jakiś drobny konflikt, nie pobiją mnie, nie zamkną, no, nie będę krzyczał, nie będę. No to jest taka prosta rzecz. I ludzie, którzy są uprzejmi, uczą się praktykować uprzejmość, w pewnym momencie też zaczynają bardziej szanować samych siebie, a wtedy zaczynają też więcej od ciebie wymagać się, taki uruchamia napęd i też dostają więcej szacunku, uruchamia się taki pozytywny napęd, który człowieka wywyższa i pozwala mu walczyć o jakiś wyższy status moralny, taki bardziej szlachetny. No, oczywiście można też markować uprzejmością kompletny egocentryzm i nieczułość na cierpienie innych i tak dalej, ale no, więc uprzejmość czy dobre wychowanie, takie morec, takie podstawowe, nie są żadną gwarancją postępu moralnego, ale są dobrym zadatkiem. Od tego warto zacząć, zwłaszcza jak człowiek jest taki trochę hamowaty, a w Polsce nie brakuje. Nie brakuje. To więc to już jest zawsze zmiana na lepsze, jest się wtedy chwalonym, jest się bardziej skutecznym, bezpieczniejszym, wszystko się zmienia na lepsze, a jak człowiek dostaje trochę nagrody, takiej nagrody za to, że się doskonali, no to ma dalej motywuje, żeby się dalej doskonalić. No i gdzieś tam na końcu się robią z tego ludzie szlachetni, to znaczy tak, taki tacy, którzy nie wiem,
płacą i się nie pochwalą, że płacili. Coś takiego. No, a czy ty mówisz o tych, którzy kasują jednak ten bilet, jak jadą jeden przystanek, tak? Albo kasuje, bo wie, że to należy zawsze. No tak, ale wiesz, to jest tak, że praktykowanie dobrego działania, czy uczciwego, szlachetnego, słusznego i bądź po prostu obowiązkowego, przychodzi znacznie łatwiej człowiekowi, który ma pieniądze. Jest bezpieczny, ma pieniądze, no więc to jest tak, praktykowanie moralności na wysokim poziomie jest bardziej dostępne mieszczaństwu, takiej klasie średniej czy wyższej, niż ludziom prostym, ciężko pracującym albo właśnie nie mającym pracy, niewykształconym, mającym niski kapitał kulturowy, czy jakkolwiek to nazwiemy. Dla takich ludzi to wszystko jest o wiele, wiele trudniejsze, bo też te nagrody są takie jakby spóźnione i niejednoznaczne, ale dla takich ludzi, którzy nie mają pieniędzy i dla nich jest wszystko trudne, łącznie ze skasowaniem biletu, bo po prostu ten bilet dla nich kosztuje powiedzmy 3 razy więcej niż dla ciebie, dla mnie, a 5 razy więcej dla kogoś, kto ma sklep. Coś takiego, prawda? Więc to zaczyna być drogo. Więc dla takich ludzi jest inna propozycja. Już na równi z uprzejmością, takim wspaniałym zadatkiem na nowe życie moralne jest praktykowanie dobrego serca. Najprostsza rzecz, można być kompletnym półgłówkiem, a mieć dobre serce i też się zasługuje wtedy na ludzki szacunek i robi się dobre rzeczy z tego dobrego serca. To wprawdzie nie jest motywacja moralna, to jest motywacja emocjonalna, ale ma wartość moralną. Dobre serce jest szalenie istotne, zresztą bez dobrego serca czy miłości, jak to mówią chrześcijanie, to też praktykowanie dobrego życia i moralności jest niesamowicie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe w trudniejszych przypadkach. Więc dobre serce to jest coś, co jest dostępne dla wszystkich i można nie mieć pieniędzy i mieć dobre serce. Pewnie biletu się nie skasuje, ale dajmy na to, nie wiem, biednego pieska się na przykład przygarnie, prawda? To przygarnie się pieska, czy kupi się zupę osobie, która prosi o to, żeby kupić jej coś do jedzenia, prawda? Mówimy o takich bardzo prostych rzeczach, ale w tym wszystkim, Janie, to jest w tym wszystkim, w obu tych przypadkach, to jest trochę chyba odwaga bycia jakimś. Właśnie wyjście z tej nijakości i odwaga bycia jakimś. Ja się zastanawiam, czy to trochę nie jest tak, że to jest taka odwaga, której nam w codzienności ciągle jeszcze brakuje. Nie odwagi, nie wiem, w sensie jakichś wielkich zrywów i tego, co to my nie potrafimy zrobić, jak to nie potrafimy na przykład pomagać. Bo ty w pewnym momencie zresztą piszesz, że my zawsze zaczynamy od samych siebie. Od odwagi stanięcia w tej, znowu to wielkie słowo wraca, w jakiejś prawdzie wobec naszych lęków, emocji, wobec naszych pragnień, wobec naszych ograniczeń, tak dalej, tak dalej. Ale w tym wszystkim znajdujemy jednak tą siłę do tego, żeby być jakimiś, właśnie nie nijakimi, nieoderwanymi od wartości, nieoderwanymi od praktykowania cnót, a równocześnie jakimiś, co nie oznacza przykryci, bycia przykrytym tym kapeluszem, który tak bardzo dzisiaj w Polsce opowiada się o tym, jakie to są te wartości, które musimy trochę odgórnie, politycznie niemal praktykować. Nie, my najpierw to znajdujemy dla siebie. Właśnie w tych bardzo prostych sytuacjach i ty w tej książce, mówiąc o etyce dnia codziennego, piszesz o bardzo, wprawdzie mówisz oczywiście o tym, że nie jest możliwa amoralna umowa społeczna. Mówisz, i mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócimy, o tym, jak moja moralność nie jest tylko i wyłącznie moją prywatną sprawą, to zaraz, ale przede wszystkim zaczynamy zaczynamy od siebie, od tej pierwszej praktyki, od tego, no właśnie, od tej bazy dla naszych stóp. Archimedes się kłania. To jest bardzo słuszna uwaga, że życie moralne kształtuje pewną osobowość, czyli wyprowadza nas z takiej pospolitości, trywialności, przewidywalności, że to każdy zachowa się tak, żeby mu było wygodnie, przyjemnie i zgodnie z własnym interesem. Że wysiłek moralny i działanie świadome, działanie moralnie dobre i cnotliwe jakoś czyni człowieka charakterystycznym. No to jakoś go wyróżnia i też nadają jakiś osobisty rys, bo każde działanie się jakoś
ślady swojej osobistej i niepowtarzalnej motywacji, osobowości wkłada. I to na przykład widać bardzo w takiej bardzo pięknej, cenionej cnocie odwagi cywilnej, tam pisze. Mm-hmm. Cywilnej. No, odwaga cywilna polega z grubsza na tym, że w trudnej sytuacji zbieramy się na odwagę, żeby bronić pokrzywdzonych, niesprawiedliwie traktowanych. To zwykle polega na tym, że zabieramy głos w czyjejś obronie. No, jak ten głos zabieramy, co mówimy, to jest, objawia nasz charakter, naszą indywidualność. Rzeczywiście w działaniu moralnym wbrew pozorom jest dużo miejsca na indywidualizm, na swoistość. Mhm. Bo mamy bardzo dużo wyborów dobrego działania. To nie jest tak, że myślę, że często o tym się zapomina. Tak, bo to nam się wydaje, że to jest takie zero-jedynkowe, kasuję bilet, nie oddam dług, nie oddam dług. Ja myślę, że ta odwaga cywilna i to wszystko jest bardzo wolnościowe i liberalne, te wybory naszych cnót. No więc właśnie, można moralność praktykować, można na różne sposoby, a niemoralność zwykle jest właśnie taka pospolita i trywialna i przewidywalna. I to jest też jakaś ogromna korzyść taka egzystencjalna z wykonywania swoich powinności i istoty moralnej. Bo się wtedy nie tylko kształtuje ten charakter i to wcale nie taki jednolity, taki sam u wszystkich, tylko właśnie osobisty i wyjątkowy. Każdy może na różny sposób. Niedoskonałym, ale jednak szlachetnym podmiotem moralnym. Każdy ma różne doświadczenie i różne rozterki, różne motywacje, różne emocje i z tej zupy się rodzą czasem może bardzo podobne działania w określonych okolicznościach, ale jednak trochę różne, a poza tym one się, te działania, zabarwiają tym sensem wynikającym z osobistej, niepowtarzalnej osobowości działającego. Więc wbrew pozorom można być też szlachetnym z pewną domieszką narcyzmu. Można być takim indywidualistą moralnym. Bardzo sobie to cenię zresztą. No właśnie, ktoś może być bardziej, nie wiem, gniewny w swojej na przykład odwadze cywilnej albo w walce o dobro wspólne, domaganiu się sprawiedliwości albo, nie wiem, w praktykowaniu sprawiedliwości rozdzielczej, czyli rozdzielaniu dóbr, które się należą bądź nie należą różnym uczestnikom życia zbiorowego. Można być bardziej takim stanowczym, można być miękkim, bardziej nastawionym na jakieś porozumienie, negocjacje, bądź bardziej apolitycznym. Są różne formy, za którymi przemawiają różne racje. Natomiast tak sumarycznie, no wiadomo, że dany człowiek właśnie idzie w dobrym kierunku, znaczy ma dobrą wolę i ją realizuje. No bo to jest kluczowa rzecz, żeby chcieć dobrze, nie tylko dla siebie, tylko bardziej abstrakcyjnie, żeby w ogóle było dobrze, mieć tą ideę dobra, jakąś taką nadzieję na to, że można dzięki działaniu czynić życie lepszym i to jest rzecz zupełnie, zupełnie kluczowa, ale to się może dziać na różne sposoby. Natomiast jeśli ktoś jest oportunistą zupełnym, takim kompletnym przeciętniakiem, miernotą, pod każdym względem, to będzie miernotą moralną i zniknie. To jest największy dramat mieszczanina. Taki horror, który się, co nawet o tym całej książki, jak człowiek jednowymiarowy tego Muzilla, są takie, czy bunt mas, no są takie książki, ucieczka od wolności, Froma, który w centrum uwagi właśnie stoi miernota. Jak człowiek jest zadowolony, jego potrzeby są zaspokojone, no to w zasadzie najbezpieczniejsza strategia to jest upodabnianie się. Taka mimika. No, pamiętaj, że to się zaczyna bardzo psychologicznie, bo to się zaczyna od psychologii tłumu Le Bona. No więc właśnie, to się zaczyna od psychologii tłumu. W XIX wieku już zauważono, że ludzie w masowym społeczeństwie się upodabniają i raczej tak równają w dół. Stają się mniej ambitni, oportunistyczni, podobni do siebie. I potem to politycy, różni autokraci, rewolucjoniści i rozmaici rozrabiacze, ale także marketing, firmy wykorzystują to umasowienie, upodobnienie. To jest ogromne niebezpieczeństwo, tym bardziej jesteśmy zachęcani do indywidualizmu, który się tam wyraża, nie wiem, w stroju, czyli w rzeczach dosyć błahych, tym bardziej jesteśmy podlegamy takiemu ryzyku manipulacji, która polega na tym, że pozory indywidualności przesłaniają pustkę, nijakość, pospolitość.
I co trzeba ludziom mówić, że bycie, nie chodzi o to, żeby być sobą, czyli po prostu dobrze się czuć ze swoimi wyborami i nic nie dokonywać ich i nie być ocenianym i krytykowanym, tylko że bycie indywidualnością, świadomą, podmiotową jednostką, sprawczą, myślącą, refleksyjną, zatroskaną, czasem no, cierpiącą jakieś rozterki moralne, że bycie takim prawdziwym, autentycznym człowiekiem nie obywa się bez świadomości moralnej, bez wrażliwości moralnej, bez świadomości moralnej, w oparciu o taki czysty, nieprzepracowany narcyzm, jakiś właśnie egoizm, który nakazuje wręcz wszystko odnosić do siebie i rozpatrywać z uwagi na swoje interesy, potrzeby i emocje. Taka postawa amoralna wskazuje człowieka na pospolitość, bo jest trywialnością eoipso, samą sobie. I że początkiem indywidualizmu, takiego prawdziwego życia, własnej biografii, bycia kimś pod własnym nazwiskiem, jest świadomość moralna, w tym również samokrytycyzm moralny. W życiu człowieka, który się rozwija, dojrzewa moralnie, przychodzi taki moment, w którym on sobie zauważa, że coś zrobił źle, że kogoś skrzywdził. No kurczę, ja źle zachowałem, ja się źle zachowuję, ja mam tak pewne wady, robię ludziom krzywdę, może nie chcę, ale tak się dzieje, ja muszę się zmienić na lepsze. To jest bardzo ważny moment w życiu człowieka. Ja nie wierzę, że to jest możliwe u ludzi bardzo młodych, przepraszam młodych, jeśli nas słuchają, dlatego... Słuchają niewątpliwie nasi studenci. No więc ja bardzo nie lubię, jak młodzi ludzie są stawiani na takich odpowiedzialnych społecznie stanowiskach, bo po prostu to nie jest bieg, w którym człowiek ma już dla sobą to doświadczenie, że źle postępuje. No to tego rodzaju dystans refleksyjny i krytyczny do samego siebie no ma się wtedy, kiedy no ma się, nabiera się pewnych doświadczeń, zwłaszcza takiego zawstydzenia, pokarania przez życie, przez innych ludzi, to może w ogóle nie nadejść. A zwykle przychodzi w wieku średnim i to jest ogromny przełom, po którym już człowiek już nigdy nie zapomina, że jest niebezpieczny dla innych ludzi. Ja na przykład ciągle myślę o tym, że jako, że ja mam skłonność do złośliwości, do różnych takich jakichś presjonujących uwag na różne tematy, tak mnie niesie słowo. Takim, to ciągle myślę o tym, żeby komuś nie sprawić niepotrzebnie przykrości, czy nie obrazić, nawet bez złych takich szczególnie intencji, ale no, czuję, że potrzebuję więcej samokontroli. To jest jakaś taka moja wada, że się zapalę albo tak przesadzę. Wiesz co, ja się uśmiecham, bo ja cię w tym doskonale rozumiem. Mogłabym powiedzieć, że witaj w klubie, więc... Właśnie, bo to różnie ludzie mają różne wady, ale są ważne. Więc ja akurat no, mam taką i pewnie tam jeszcze mam jakieś jeszcze inne. Kilka. Ale, tak, ale one nie są jakieś takie bardzo ciężkie, jak sądzę, ale mogą być uciążliwe, no bo wobec tego ja się jakoś tam staram. Lepiej czy gorzej? Myślę, że nawet lepiej, dlatego że jakoś moje stosunki z ludźmi się raczej poprawiają z biegiem lat. No i to jest taki bardzo ważny człowiek. No to oczywiście młodzi też mogą mieć kompleksy, ale to innego kompleksy, czyli mniejszość. Innego moralna ocena swojego postępowania, to jest zupełnie coś innego. To a propos kompleksów tak zwanych, czyli wstydu, takiego wstydu tożsamościowego, to jak ktoś ma świadomość moralną, to się z kompleksów leczy, bo ma na uwadze wtedy od tego momentu ma na uwadze swoje rzeczywiste wady, nie jakieś deficyty czy mankamenty. I na tym się skupia. No jeżeli ktoś jest, dajmy na to, brzydki, ale ma dobre serce, to wie, że jest brzydki, wie, że ma dobre serce, że dobre serce jest jego skarbem, no i czeka, aż go ktoś pokocha za dobre serce, a nie za piękne oczy. No tak się to tak życzy. Janie, z tym kochaniem za piękne oczy, to wiesz. Jednak bym dała naszym młodym szansę. Ja chcę nas trochę wrócić do tego miejsca, gdzie powiedzieliśmy, że moja moralność, to nie jest tak, że moja moralność to jest moja sprawa. Ty w różnych przykładach, które się pojawiają, ja sobie tak szybciutko tylko, żeby nas dzisiaj nie... tak powiem, pamiętać o czasie naszym, ale o czasie naszych słuchaczy.
czy kiedy mówisz o tym, że znalezione, nie kradzione. No właśnie, kwestia tego jednego biletu bez przystanku, kwestia jałmużny, uczciwej ceny, kwestie też różnych naszych mniejszych czy większych wyborów. Chyba jednym z moich ulubionych rozdziałów jest rozdział, czy w tej książce to jest trochę zawodowe, czy czcić bohaterów wojennych, za które ci zresztą bardzo dziękuję. Ale w tym wszystkim się okazuje, kiedy ty się przyglądasz, czy to kwestią podatków, czy to kwestią tego, czy mamy, nie wiem, kwestii aborcji, kwestii tego, czy co robić, kiedy za ścianą słychać krzyki, kwestii tego, czy rodzić, czy nie rodzić dzieci. Tak naprawdę gdzieś to wszystko ma w perspektywie taką sferę rzeczywistych obowiązków. To powiedzenie, że moralność to jest również, to mówisz bardzo jasno, moralność to jest sfera rzeczywistych obowiązków, tych obowiązków, gdzie my jesteśmy włączeni we wspólnotę. Ty tam używasz takiego bardzo pięknego terminu etyczna ludzkość. Czyli dostrzeże moment, kiedy my dostrzegamy te zależności, zobowiązania, uczynki, ale też oceny, jakie są z tym związane. Ja się czasami zastanawiam nad tym, bo zresztą niedawno o tym rozmawiałam na Uniwersytecie Pedagogicznym z moimi studentami, ze studentami filozofii, o tym, na ile łączy się z tym ten termin postępu moralnego i tego, w jaki sposób nasza moralność ewoluuje i w jaki sposób my już dzisiaj czasami nie patrzymy na pewne postawy w taki sposób, jak nasi rodzice, jak nasi dziadkowie. I wcale nie chodzi w tym wszystkim o tym, że dokonujemy moralnego kompromisu, tylko tego, co określilibyśmy właśnie moralnym postępem, moralną ewolucją, wiążącą nas też z naszą kulturą, z odnawianiem się wartości, a może też z odnawianiem się sposobów praktykowania cnót. Potem moralny jest może być gigantyczny. Przed chwilą na Uniwersytecie Warszawskim na takiej konferencji prasowej poświęconej sprawie wmurowania na kampusie UW tablicy upamiętniającej getta ławkowe, które było przed wojną w faszystowskiej Polsce możliwe i to na każdej uczelni. A dziś jest niemożliwe, no nie można sobie wyobrazić. Senat UW i Ministerstwo Nauki, nawet pisowskie, zadekretowało, że Ukraińcy czy jakakolwiek inna nacja ma siedzieć w pewnych ławkach w uniwersytecie. No, to jest coś, co było możliwe, stało się niemożliwe. Postęp moralny jest ewidentny. Przytoczyłem tam bullę papieża Pawła IV, z 1555 roku, która się zaczynała od słów: przecież to jest absurd, aby Żydzi, którzy swoim postępowaniem zasłużyli sobie na wieczne niewolnictwo i tak dalej, i tak dalej. To była bulla, która zamykała Żydów w getta, gdzie siedzieli przez 300 lat i nosili żółte opaski. To potem pod... No takie rzeczy były możliwe, a teraz nie. No jesteśmy głęboko przekonani, że moralność, że niewolnictwo jest złe, dyskryminacja rasowa jest zła. Że tortury są złe, że nierówność jest zła, tak dalej, i tak dalej. No nie tak, no było zupełnie odwrotnie. Uważaliśmy, że protestowanie przeciwko niewolnictwu albo domaganie się praw dla kobiet niemoralne, no to po prostu są zwroty. Kobietę, która była, wiedziała, należało spalić na stosie. No więc właśnie, no więc to są zwroty o 180 stopni. No, nasze przekonania, to tłumaczę w tej pierwszej, ona jest bardziej teoretyczna, tak może być metaetyczna, ta książka Etyka z wykrzyknikiem, dana kilka lat temu w Ogorze. Ja tłumaczę, jak to jest, bardzo trudne. Jak to jest, że nasze przekonania moralne są często niezwykle apodyktyczne, na przykład przekonanie, że niewolnictwo jest złe, albo przekonanie, że osoby wysoko urodzone powinny mieć większe prawa niż żeby się odnosić, podnieść do dawnych przekonań. Jest to niezwykle apodyktyczne, poza dyskusją, a jednocześnie są bardzo zmienne. One się po prostu z biegiem czasu historycznie zmieniają. I tłumaczenie, że nie ma tu sprzeczności, no jest to dużym wyzwaniem. Nie będę tego teraz rozwijał, ale to jest oczywiście bardzo charakterystyczne. Oczywiście, że się rozwija. W
ponoć moralna. To jest dla nas jednoznaczne, że w dobrym kierunku, mimo że no, ciągle czyhają na nas inne pułapki, jak ta psychologizacja, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Ale oczywiście, że idziemy w dobrym kierunku. Nikt nie chciałby powrotu niczego stanu, a gdyby zaproponować komuś właściwie przeniesienie się do naszych czasów, by się wybrał na pewno. Poczekaj, bo uciekło mi, co było po. Uciekł mi głos w momencie, co było po przeniesieniu, gdyby zaproponować komuś przeniesienie się do naszych czasów. No, jakby komuś zaproponować przeniesienie się do naszych czasów, no to może z wyjątkiem kogoś bardzo uprzywilejowanego chętnie. Korzystał, no, kobieta, by się oferowano to, żeby to mieć rozwód, mieć konto w banku, zagłosować w wyborach, raczej by się chyba cieszyła. Albo nie wiem, zaproponować winowajcom i przestępcom takie warunki, że będą sądzeni bez obawy, że będą fizycznie krzywdzeni, nie będą torturowani i tak dalej. No każdy by się na to chętnie zgodził, więc do tego, że jest postęp, to nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast zrozumieć zasady tego postępu, tego następuje, w jakim właściwie idzie kierunku, co będzie dalej, dlaczego, to już jest trudniejsza sprawa, ale my wiemy, co będzie dalej. Na przykład prawa zwierząt są zapowiedzią poszerzenia wspólnoty moralnej także o istoty, które nie mogą się odwzajemnić szacunkiem moralnym, odpowiedzialnością, dotrzymywaniem zobowiązań, bo w ogóle tych zobowiązań nie mogą podejmować. No ale jesteśmy do tego zdolni, bo na przykład objęliśmy wspólnotą moralną dzieci, które też takich zdolności nie mają, zwłaszcza małe dzieci. A także osoby na przykład nieprzytomne, czy tam jakoś tam no chore, niesprawne intelektualnie, one też są częścią wspólnoty moralnej, więc mamy takie przykłady i takie już doświadczenia i jesteśmy w stanie rozszerzyć naszą wspólnotę moralną na zwierzęta, a może i w ogóle na planetę. Także to idzie w tym kierunku, wiemy, na czym ten postęp moralny polega. Nie kwestionujemy, bo nie ma takich konserwatystów, którzy chcieliby powrotu do średniowiecza, nie wiem, przywilejów z urodzenia. Nie, nie, aż tak. Aż tak to mówisz, nie. Aż tak to nie. Nie ma nikogo, który nie byłby komunistą, przynajmniej w takim stopniu, żeby, czy socjalistą, że nie akceptowałby głównych postulatów socjalizmu, jak 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia rentowe, emerytalne, czy opieka zdrowotna. No to aż takich niesocjalistów to chyba nie ma, może jednostki. Więc no postęp, czym jest postęp, to doskonale wiadomo, nawet jak się go nazwie rozwojem, jak to jest jakaś nienawiść do słowa postęp, więc weszło słowo rozwój, niezależnie od wszelkich jakichś uników i oporów, to każdy dobrze rozumie, co to znaczy postęp. Jak płynie woda w kranie, to lepiej niż mają przy niej ze studni. Jak mąż nie bije żony, to lepiej niż jak bije. No nie ma tutaj dyskusji. To jest bardzo piękne w życiu moralnym, że ono jest takie, mimo że jest, ma swoją dynamikę, zmienia się, jedni wcześniej, drudzy później dochodzą do tych zmian, ale mimo że całego jakiegoś takiego ruchu, który w tym panuje, w tym życiu moralnym, to panuje też ogromna zgoda z tego, jaki jest kierunek. Do kierunku tak. Natomiast ja mam jedno, w sumie na koniec. Mhm. Na koniec mam trochę jedno zastrzeżenie, nie, bardziej pytanie. Ty się nie obawiasz tej, bo z jednej strony mówimy oczywiście o postępie versus rozwoju moralnym. Ja akurat mówiłam o rozwoju, bo niedawno czytałam z moimi studentami też Kairską deklarację praw człowieka dla krajów islamskich. Tam jest mowa o postępie moralnym, która nas absolutnie zafascynowała. To tak na marginesie. Ale czy ty się nie boisz, a mi to bardzo wtedy zaświtało i trochę przyłożyłam to sobie do tych naszych pełzających autorytaryzmów, tej apodyktyczności moralności. Kiedy moralność już nie jest tym, co wybiera wspólnota i nie jest tylko i wyłącznie naszym indywidualnym wyborem obowiązków wobec wspólnoty, czy wypełniania obowiązków wobec wspólnoty takiej czy innej, ale kiedy jest to
obowiązek nieznający protestu, nieznający dyskusji, taka pełna apodyktyczność, która, jak się wydaje, gdzieś u nas się pojawia. Ta apodyktyczność moralności, która już nie jest moja, twoja, społeczna, tylko staje się moralnością stricte polityczną. Tak, to jest ogromne niebezpieczeństwo. Są bardzo agresywni moraliści, którzy z tej apodyktyczności, powinności moralnej, która czasem no, jest taka właśnie bardzo, bardzo twarda. No, pożyczy 100 złotych, musi żądać, nie ma dyskusji, może umarłeś. Więc bardzo często są to rzeczy oczywiste. No więc pod pretekstem tej apodyktyczności próbują się bardzo rządzić. Rozmaici politycy, komentatorzy, ludzie, którzy mają jakąś władzę. A najgorzej, kiedy próbują nakazy moralne przekuwać w nakazy prawne i wtedy się pojawia takie zniewolenie, już człowiek nie może pogrzeszyć. To jest fatalne, że ludzie, to jest bardzo trudna rzecz, ludzie nie rozumieją, dlaczego złem moralny nie jest, bo nie wszystkie powinny być moralne, czy, bo moralne jest takie oczywiste. No jak ktoś nie odda długu, to wiadomo, że krzywdzi. Jak ktoś bije, prawda, wiadomo, że krzywdzi. Jak okłamuje, oszukuje, naciąga, manipuluje, wiadomo, że krzywdzi. Ale jest taka dziedzina, w której no, to trudno zrozumieć, na czym krzywda polega. Mianowicie, dlaczego nie można zła zakazać. Można by przecież regulować życie społeczne, skoro moralne nakazy są w wielu przypadkach bezdyskusyjne. Dlaczego to tak nie jest, że nie można po prostu zakazać złego, nakazać dobra? To różne powody. Nie tylko chodzi o respekt dla wolności, ale przede wszystkim, że nakazy i zakazy mają charakter materialny, czyli opisują zakazane czyny, a sens dobra i zła moralnego nie wyczerpuje się w treści, tylko w intencji, no w tym, co coś nazywa czymś, co się nazywa formalnością, formalizmem. To jest bardzo trudne, to ja tego tłumaczę, ale generalnie chodzi o to, że jak ktoś komuś zabiera jakiś przedmiot, to wygląda na kradzież, a nie zawsze jest, bo tutaj, czy to jest kradzież, to decyduje może niekoniecznie to przewłaszczenie tej rzeczy, ale bardziej intencje, okoliczności, czyli to nie ściśle materialne, nie nadające się do opisu takiego fizycznego. Więc są bardzo duże opory i trudności w zrozumieniu, dlaczego nie można rządzić autorytarnie, po prostu zakazując zła i nakazując dobro, więc to jest ogromne pole do nadużyć. Jest wielu takich właśnie agresywnych moralistów, którzy chcą ludziom życie meblować właśnie w oparciu o taką właśnie o taką zasadę, że skoro moralność jest apolityczna, to nikt się nie powinien obawiać wcielenia jej w materię prawną. Ryzyko jest ogromne, ale to nie znaczy, że nie można, że trzeba uciekać w jakiś relatywizm. No, są rzeczy, które są działania do wyboru, są działania nie do wyboru. No, ja mogę poprosić kogoś o prolongaty długu, ale nie mogę powiedzieć, dam długu. No, są rzeczy nieprzekraczalne, są rzeczy negocjowalne, są rzeczy, które złe, które mam prawo robić, zwłaszcza sobie. Może troszkę też tym, którzy dali mi na to platę, bo nie wiem, bo żyję z nimi w związku bardzo intymnym. No są rzeczy, których nie wolno robić. Koniec. Więc apodyktyczność życia moralnego, sfera moralna jest sferą osobistą i społeczną, a w sferze politycznej, oczywiście tak jak wszędzie obowiązują moralne obowiązki, moralne powinności, ale w sferze politycznej liczy się samoograniczenie, które jest warunkiem wolności, która jest nieograniczona, arbitralna, autorytarna, jest sama w sobie zła i krzywdząca. No a jak władza ma związane ręce właśnie przez to liberalne samoograniczenie, no to też jej możliwość oddziaływania na to, jak ludzie postępują, też jest ograniczona. I władza chce uczynić ludzi lepszymi, a przez to szczęśliwszymi, powinna ich wychowywać liberalnie, to znaczy zarówno w szacunku do wolności, jak i w świadomości i wrażliwości etycznej. Jak dzieci uczono w szkole, nie wiem, że to bardzo jest źle i to bardzo krzywi, jak się nie wiem, dziewczynki ciągnie za warkocze albo robi gorsze rzeczy. Różne takie rzeczy, które są
tego i potrzebne, żeby je zrozumiał. Szkoła się zabrała do tego, jednocześnie uczyła, że człowiek jest wolny i tą wolność wzajemnie musi szanować. Różne prywatne wybory. To by społeczeństwo było i wrażliwsze, i bardziej wolnościowe, a i władza, którą z siebie wyłoniło, demokratycznie czy nawet niedemokratycznie, byłaby mniej uciążliwa. Ja myślę, że pozwolę sobie to tylko na koniec, że to jest trochę tak, że chyba oboje sobie właśnie takiej władzy życzymy i tej władzy, która gdzieś ma, ale i władzy, ale też tej naszej indywidualnej moralności, która ma w tle tą liberalną zasadę, że wolność, granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka w każdym wymiarze. Janie, ja ci bardzo, bardzo dzisiaj dziękuję. Chciałam cię namówić na coś innego, ale zrobię to przy innej okazji. To znaczy marzy mi się, żeby cię namówić na etykę rządu, ale to za chwilę. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję Państwu, że słuchaliście. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję, do widzenia. I zobaczymy, i mam nadzieję, że widzimy się z Tobą, Janie, w kolejnej rozmowie, a z Państwem w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!